Witam serdecznie! Wiecie co? Nie mogłem się doczekać na nagrywanie tej gry. Miałem ku temu parę powodów. Ten klimat, te postacie, ta fabuła, ta historia. Po prostu ta gra reprezentuje ogólny ton i klimat, którego oczekiwałbym od tej serii. A oprócz tego, ta gra wprowadziła dwie postacie, które są jednymi z moich ulubionych w tej serii, czyli Shadowa oraz Rouge. A także, co najważniejsze, jest to jedyna gra, no, poza jakimiś spin-offami typu Sonic Riders albo Sonic Chronicles, w której możemy grać jako sam we własnej osobie Dr. Eggman. Więc zacznijmy najbardziej, moim zdaniem, epicką w tej serii przygodę, czyli Sonic Adventure 2. Fabuła jest tutaj podzielona na dwie kampanie i podobnie jak w przypadku Sonic Adventure 1 będę przechodził w kolejności chronologicznej, więc zacznijmy od kampanii złych postaci, od Doktora Eggman. Intruder alert! Intruder alert! Security breach at gate 3. Intruder has been located in the north quadrant and is moving in the direction of the underground base. All units prepare to engage. Emergency battle formations. Standard battle procedures initiated. Locate and stop the intruder from entering the security area. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. That was all too easy. Let's take a look at what my grandfather was working on. A top secret military weapon. The military shut down the research because they feared it. Już na samym początku mamy tutaj takie pewne odwrócenie roli. Normalnie to Sonic próbuje włamać się do bazy Eggmana, natomiast tutaj mamy sytuację zupełnie odwrotną. Tym razem to Dr. Eggman próbuje włamać się do bazy, niszcząc wszystkie roboty na swojej drodze. Dr. Eggman ma podobny styl gry do Gamby z Sonic Adventure 1, czyli jeśli przytrzymamy przycisk ataku, to wtedy namierzamy wielu przeciwników naraz. A kiedy puścimy, to wtedy wszyscy przeciwnicy zostaną zaatakowani zdalnie namierzanymi rakietami. Oczywiście mogą to nie tylko być rakiety, ale również na przykład pojemniki z pierścienia. Albo zamki w drzwiach. Na przykład te drzwi, które widzicie na wprost, mają cztery zamki i musimy je wszystkie zestrzelić. Niekoniecznie podczas jednego kombosa. Właściwie, jeśli w ogóle nie zależy nam na punktacji, to wtedy zupełnie nie musimy się przejmować kombosami. W przypadku Gamby w Sonic Adventure 1, kombosy były właściwie obowiązkowe, dlatego że Gamby cały czas spadał licznik czasu. Poziom zaczynał się z 3 minutami na liczniku i spadał, i spadał, i spadał. A kiedy spadł do zera, to wtedy Gamba z nieznanych przyczyn umierał, nie wiem, zawału dostał, że nikogo nie zamordował w przeciągu ostatnich 3 minut, no nie wiem. Natomiast tutaj system kombosów przekłada się tylko i wyłącznie na punkty. I w przeciwieństwie do pierwszego Sonic Adventure albo do klasyków, punkty tutaj mają znaczenie. Na samym końcu poziomu jesteśmy oceniani, jak dobrze nam poszło. I możemy dostać rangę najwyżej A, co jest niżej niż w współczesnych Sonicach podczas Sonic 6, gdzie najwyższą rangą było S. I pod względem punktów wymaganych na rangę A, to gra potrafi być naprawdę miejscami okrutna. Są poziomy, kiedy jest to wręcz banalne, a są takie, których jest to niesamowicie ciężkie. Żeby zdobyć dużą ilość punktów, żeby zdobyć dobrą rangę, to już niezależnie od postaci. Musimy niszczyć dużą ilość przeciwników, musimy przejść poziom szybko i musimy zebrać dużą ilość pierścieni. Akurat z pierścieniami, no to też zależy od poziomu, bo są takie poziomy, na których to nie bardzo szkodzi. Na przykład w przypadku poziomu Doktora Eggmana, pierścień to jest naprawdę niewielka część punktacji. Najważniejsze to są kombosy. Kombosy, 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 kombosy. Dlatego sam Dr. Eggman nie jest jakoś szczególnie szybki. Tu czas też nie jest aż taki istotny. Znaczy, wszystko jest istotne, jeśli chcemy tą rangę. Ale jednak najważniejsze w przypadku Dr. Eggmana są kombosy. Właściwie to wszystkie trzy style gry w tej grze mają pewne swoje takie specyficzne zachowania, które zwiększają naszą rangę. Ale jakie to są konkretne, przejdę dopiero wtedy, kiedy dojdziemy do wszystkich tych trzech stylów. Z tą bramą dosyć często się zapominam. Żeby przejść dalej, musimy odpalić rakietę, żeby zniszczyć te bramy, które zamknęły się przed drzwiami. Tylko żeby to było możliwe, to najpierw te bramy muszą się zamknąć. Więc najpierw trzeba podejść do drzwi, potem się cofnąć, podjechać do góry,
i dopiero potem wystrzelić przycisk. No i oto pierwszy poziom doktora Eggmana został ukończony. Ciekawe, w jaki sposób doktor Eggman tak podskakuje tym swoim mechem bez rąk. Można, nie wiem, ma jakieś pedały, którymi steruje? I tak wygląda to urocza. Now you know why I am the best. Podobnie jak w przypadku Sonic Adventure 1, na koniec każdego poziomu dostajemy emblematy, a za zdobycie 180 jest nagroda. So this is the military's top secret weapon. It's a lot smaller than I expected. Enter user data. Enter password. Password is Maria. Maria. Now all I have to do is to place the Chaos Emerald into this console. Spoil my plans again. Wait a minute. You're not Sonic. This is impossible. My name is Shadow. Since you were so kind to release me, my master, I will grant you one wish. Now what? Behold the true power I possess. This is Scorpion Troops Hotshot. Enemy movement has been detected. En route to intercept and destroy. Oto Shadow, jedna z dwóch grywalnych postaci, która została wprowadzona w tej grze i... O ran! Shadow szybko stał się jedną z najbardziej popularnych postaci. Jeszcze ta scena wprowadzająca, której Shadow wyobraża się takiej nietykalności, jak jakiś dżin wszechmogący, potężny. Jednocześnie to określenie jako tajna wojskowa broń. Do tego jeszcze te podobieństwo do Sonika. No, ta scena była naprawdę moim zdaniem świetna, jak w sumie wiele scen w tej grze w ogóle. Fabułę w tej grze mogę właściwie tylko chwalić, pomijając jakieś niewielkie detale. Gra nawet nie daje nam czasu, żeby zapoznać się ze stylem gry Shadowa w spokoju, bo w końcu ktoś mógł wcześniej nie grać w Sonic Adventure 1 i nie wiedzieć, jak gra się z Sonikiem, bo Shadowem gra się właściwie niemal identycznie, więc tutaj od razu te rzucenie na głęboką wodę do pokonania bossa, który nie jest aż tak banalny jak był Chaos Zero w Sonic Adventure 1. Zamiast tego, żeby było najszybciej, należy wskakiwać na skrzynki i go atakować, ewentualnie czekać, aż boss sobie wyląduje. Jeśli dla kogoś to było pierwsze doświadczenie z Soniciem w 3D, no to wtedy ten boss mógł stanowić problemy. Destroying that darn robot was spectacular! So, Shadow, you are the military's top secret weapon. But what did you mean when you said you will grant me a wish? Bring more Chaos Emeralds. Shadow, wait! I'll be waiting for you in the central control room. On the Space Colony Ark. Ark. Sigma Alpha 2 heading due south over the city. We're en route. Everything's a go. This is Control Tower. We have you on radar. Report cargo status of captured Hedgehog aboard. Over. That's a 10-4. Cargo secured on board and... What? Hedgehog is over. Gone. He's taken out everyone aboard and... What's wrong? What in the Come world? In. Over. Freeze! What do you think you're doing? Get that Hedgehog! Talk about low-budget flights. No food or movies. I'm out of here. I like running better.
Shadow tam ma wymagania, nie dość się go uwolnić, to jeszcze jakoś się do kosmosu dostać, no. Jak niby na piechotę. Wyobraźmy sobie, jakby to nie był Dr. Eggman, to no nie wiadomo, ktoś w ulicy. Ale raczej taki ktoś by się znalazł w pozostałej bazie. Ale za to ta pierwsza scena kampanii bohaterskiej, to po prostu no. Cudo, tak dobrze oddany charakter Sonika, do tego jeszcze ten element tajemnicy. Czemu Sonic jest aresztowany i ucieka przed władzami? To tak płynnie przeszło w tą sekcję zjeżdżania na... Chyba można to nazwać snowboardem. Poziom City Escape to jest chyba najbardziej oryginalny pierwszy poziom w historii całego Sonika. Nawet to, że nie zaczynamy w jakichś zielonych, trawiastych obszarach, tylko zamiast tego w mieście, uciekając przed wojskiem, no to... To już buduje ten cały klimat, do tego jeszcze ta muzyka, no po prostu, no... Cuda. Do tego jeszcze możemy zemścić się na tych wszystkich pojazdach, tramwajach. Taka mała ciekawostka. Ten pomysł na to, żeby można było tak niszczyć te wszystkie pojazdy. Pojawił się z tego, że... Sonic Adventure 2, w przeciwieństwie na przykład Sonic Adventure 1, powstało w Ameryce. Kiedy pracownicy Sonic Team jeździli sobie przez San Francisco, albo raczej nie jeździli, bo utykali w korkach i te samochody ich tak wkurzały, że postanowili dodać właśnie to niszczenie samochodów dla takiego katarsis. Żeby móc się wyżyć, zemścić się na tych wszystkich pojazdach, które tak mu uprzykrzały życie. I nawet jeśli wojsko wcześniej nie miało faktycznego poziomu dościgania Sonika, to tyle pojazdów było zniszczone, że teraz to Sonic faktycznie zasługuje na to, żeby go złapać. Takie zniszczenia, tyle samochodów zniszczyć. Zwłaszcza jeśli ktoś nie jeżdża sobie środkiem, tylko zamiast tego poboczami, kosząc wszystkie samochody po drodze. Ten poziom później powrócił w Sonic Generation, gdzie można było niszczyć samochody. Również, tylko wtedy to było bardziej potrzebne, dlatego że tam niszczenie samochodów regenerowało boost, natomiast tutaj nas spowalnia. Przez co raczej nie chcemy niszczyć jak najwięcej samochodów. Tylko raczej jak najmniej. I teraz też kolejny dowód oryginalności tej gry. Oryginalności pierwszego poziomu. Ucieczka przed gigantyczną ciężarówką. Właściwie jest to banalna sekcja, wystarczy po prostu trzymać w dół i uda nam się uciec bez żadnego problemu. Ta ciężarówka może nas walnąć, natomiast jeśli podskoczymy, jesteśmy w Polsce, to ta ciężarówka tak się trochę odbije, przez co tutaj naprawdę trzeba się postarać, żeby zginąć. Tutaj bardziej chodzi o ten dreszczyk emocji, kiedy ta ciężarówka jeszcze znacznie więcej od nas, niezależnie od tego, jak wcześniej graliśmy. No po prostu widać, jak bardzo wojsko było zdesperowane, żeby złapać Sonika. I w ogóle, jakie środki są w ogóle do tego potrzebne, żeby to złapać. No i znowu udało mi się zdobyć rangę A. A jakie są wasze ulubione pierwsze poziomy w Sonicach? Napiszcie w komentarzu. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co napiszecie. Do zobaczenia w kolejnej części.